ojciec idzie z pizzą. 75 miejsc grosików. Una matina. Giuseppe, zapal światło. A jak pomyli się, będziemy mieli ciuchy dla Barbie. Same takie magazyny, jakieś fabryki. Jakiś parking ma być płatny nad samym jeziorem. Bo chcemy tam stanąć na noc, żeby jutro specjalnie iść do sklepu nakręcić te porażające ceny. Tak? Tak. Chcemy... Tak, byśmy dzisiaj wylecieli ze Szwajcarii. Chcemy ser. Chcemy co? Ser. Ser. Pewnie we Włoszech byśmy taki sam kupili. Co, co? Pewnie we Włoszech byłby dostępny taki sam ser. Zrobiło się strasznie gorąco. No, za dużo jest strasznie, stoi to powietrze. Gdzieś ta pogoda w tych górach też taka zamglona. Kamieniarz, wszystko tu mają. No, sklep kamperowy? Nie wiem. Szok. Śmieci. Kamper stoi lajka. Mogliśmy stanąć przed nim. Możemy furgonetkę sobie kupić. No i też wszystko, pizzeria zamknięta. Czy otwarta? Otwarta pizzeria to jest. A my się tu kochamy tym papajem, takie uliczki? A nie. Jak zwykle. Dobra. Jakaś cywilizacja w końcu. Chyba pizza też nam się należy. To co? Pizza? Pizza. Jeszcze kawałek tu jest niestety. Brzegiem jeziora. Tam droga, brzegiem. Może tak. Zaparkujemy, to będziemy się zastanawiać. Przy aplikacji? No, to znaliśmy takie miejsce o takim parkingu. 4 franki zapłaciłem, do 9 rano możemy tutaj wstać. Bo do 19 tylko kasują. Nie ma zakazu kamperowania. Pan mi powiedział, żebym teraz nie płacił, czekał do 19 w ogóle, nie? No ja już zapłaciłem i dobra, o 9 rano musimy się stąd wyjść. A jak będzie nam się podobało, to zostaniemy. Tam wychodzi chyba 50 tych mniejszych centów za godzinę. Fajnie. Góry, jezioro.
I bazyl. Idę ogarnąć, tu pootwierać wszystko, co tam trzeba pootwierać i idę się przekąpać. Po pływaniu. Wyciczałeś się w wodzie trochę? Co? Tak. Popływałeś trochę? Tak. No, dzięki. Idziemy. Czemu to mi jeździ? Znaleźć pizzerię. Patrz co na ten dom. Super, nie? Morki jakiś bliżej. Ten super, ten mi się podoba. Drzewo w domu. Viva Salvitale. I patrzcie, tutaj wille. Tu wille. Palmy. Tu ile palm, zobacz. No i co? I dostępu do wody nie ma. Pozamykane. Pozamykane. Ale ogólnie sympatycznie tu jest. Takie ładne budynki. Tu gdzieś muzeum. A tam szalony Eryk. Przeleciał przez ulicę, widziałem go przez moment. Czekamy na pizzę. Ojciec idzie z pizzą, oczywiście. No chodź, oj, chodź, nie popisuj się tam. Tutaj mu się zjerała. To ja nie wiem. Pizza kurna, niepokrojona. Ma zagiera. Pies dyszy. Pizzę będziemy rwać. Pizza rwana. Gorące. Pomidorki. A tu platany. Mamma mia. Zawiesił się obraz. Anka. Adzi. Już nie chcę. Nie, no. Jeszcze. Anka. Ej. Adzi, Adzi. Anka. Takie wielkie lody. To są dwie porcje. Jak masz? A nie, no to tam musisz iść. Czyli ile porcja kosztuje? Dwie gałki, 4 franki. Jedna gałka kosztuje 3 franki. Dwie, 4, a 3 gałki 5 franków. Czemu wziąć 3? No, ja byśmy nie zjedli. Ale byśmy mieli taniej. Opłaca, no, no pewnie, że się opłaca. 18 zł taki lód wielki. I nie cieknie tak bardzo. Smaczny. O. Połowę zjedliśmy. No, to takie tam. Ja mam coś takiego. Ale zarobiste. Lepsze jak we Włoszech te. We Włoszech mi smakowało, a te są lepsze. Pobiły je. Park. W parku dzieciaki się bawią. Ale nie pamiętam, jakie były włoskie lody. Chcę przypomnieć za jakiś czas. O. Widzimy, nic
dzieje. Gwiazdy spadają. Tu jakie? Miejscowości popodświetlane. Fajnie się woda zaczęła spalować. Pan nam puszcza hity. A pan nie świeci nam poczek. Muszę nie trochę. Nie gwiazd. To mamy kolejny ranek. Nad jeziorkiem. Parking mamy do 10:20. Jest gorąco już. Są w sumie same zakazy na terenie tej mariny. Tu nie wolno ani się kąpać, ani grillować, ani z psem chodzić, ani nic, nie? Kamery są. Szedłem wzdłuż płotu, to kamera mnie prowadziła przez całą długość tutaj. Mieliśmy sąsiada. Przyjechał późno wieczorem. Najpierw się prawie wywalił na plaży. My wróciliśmy już do kampera położyć się, to była nie wiem, która godzina, około 11:00. No on przyszedł później i zaczął się tam szamotać. Jak zwykle cały parking wolny, stanął obok. No ale dobra, tak. Poszamotał, podwonił garami i poszedł spać. No i gorąco w nocy było. Czy po północy dopiero tak się zaczęło chłodniej robić, że... Hadzi! Hadzi! Gdzieś ona tam poszła. Zaplączę smycz wokół rury. Ciekawa zabudowa na Berlingonie. Podnoszony dach. Żeby było miejsce do funkcjonowania chyba. A śpi się na dole pewnie. Śniadanko. Paluchy. Co ty zrobiłaś? Ręce dałam. I oblizałaś paluchy? Mam nadzieję, że nasza lepsza będzie niż ta bawarska. Pałateczka? Fajnie tu wieje, przyjemnie tu jest. Wiedzieli gdzie się to mnie? No, nie wieje, no. Pan wie, nie wieje. Nie. 'Dziwny obiekt wypłynął. Jakaś maszyna, ale do czego? Do czyszczenia? Do wiek? Tak jakby to coś zaciągało dołem. Czy dołem, przodem i tam... No, to do sprzątania chyba jest jakieś. Zobacz, takie trawska, nie? Może zbiera te śmieci, ktoś podpływa jakąś tratwą i wyrzuca to, nie? Jak do szukania złota na Alasce, tylko że to pływa. Może szuka złota, no tutaj. Pływać. No to tak jak widać, tam stoi kamper, tu jest ta marinka. Mimo zakazów to tu ludzie przychodzą, pływają, z psami wchodzą. To jest taka włoska Szwajcaria. Tu jest woda. Można podjechać kamperem, podpiąć się.
A na drugim końcu tego placu jest toaleta, taka niezbyt czysta, skocznia. Opartego kasetę wyleje. Można wziąć prysznic, bo jest tylko nie ma sitka, leci strumień taki duży. Sympatycznie. Piękny taki budyneczek, ale parking płatny, monetami tylko, a ja mam piątkę, a chcemy tylko na pół godziny, czy tam na godzinę. Nie wydaję reszty, nie będziemy przepłacać. Nie ma takich parkingów tutaj w tym mieście, pod marketem dużym jak u nas. Tylko są jakieś podziemne, gdzie nie wjedziemy. I musimy jechać na... Do Aldiego, no. Tam był parking, stał kamper. To jest ten market, tak? Tak. Sieć i... jakaś marketów wszystkich. 2,9 niby, ale nie wiem. Most. Może bym szedł. Ale z tamtej strony jak jechaliśmy, to w ogóle nie było widać tej bramy. Nie. Tu parkomaty wszędzie, a mi została ostatnia moneta, piątka. A tu jest 1 frank godzina. Nie ma w ogóle płatności kartą. Ciekawe dlaczego, nie? Gdzie ja mam jechać? Na luka. No oni na bankach żyją i oni wiedzą, że to plastikowy pieniądz jest nic nie warty. Jak masz pieniądz w dłoni, to wiesz, że mają. Takie ładne monety mają, duże, ciężkie. A fajny był parking, bo był w cieniu, nie? No. Tu jest parking. Dzięki. Po raz pierwszy chyba kamper stoi na takim parkingu podziemnym pod sklepem. 4,49 razy 4,60. No, to sobie policzcie. Takie produkty z flagą Szwajcarii to są ich mniejsze, nie? To czekolada. Która to jest? 2,59. Co? Jajka bio, kolorowe już. Do Wielkanocy nie wytrzymają. Tyle musi być sztuczne jedzenie. Ale pachnie, nie? Czujesz? No, bo wyjdzie. 2,75. Nie bierzesz? 75 mniejszych grosików. Po które? San Gotak. To, ciemne. Emmentalery, właśnie takie ze Szwajcarią mi się kojarzą. Emmental? Ze Szwajcarią? Takiego typu, nie emmentaler. No niby jest też. Z takiego. Salami 1,85 za kilogram, 18,50. Spróbujemy to? Tu są też serie. Gouda, Milsani, to niemieckie. 2,49, czyli w Niemczech w Aldi też tyle kosztowało, tylko że po prostu inaczej stoi waluta, nie? No, tak samo ten, 2,49 ten jogurt w tym słoju. Nie, chyba jest jechać.
spełniają, patrzą, dobra. Tu jeszcze zakręcenie nas zatrzymają. Alia. No tutaj trochę z przeciwległego pasa trochę przyblokowało. Hania w parku, pod palmami, jesteśmy w Como, idziemy zobaczyć, czy jest jakieś podejście do jeziora, zaparkowaliśmy w takiej gównianej uliczce za marketem. Już tam pachniało chyba jednak tymi ziołami, tu to śmierdzi. W cieniu figowca. Uwaga, bo jedzie twardo. U nas też takie owoce na naszym, nie? Takie malutkie. A tam były większe na tamtym. Pełno. Jezioro całe obbetonowane, obmurowane. Mają takie garaże, o. Pływają łódkami. Nie ma podejścia do wody. Na razie z tej strony. Pokaż, jak to wygląda. Bazylika tam po środku jest. No ładnie, tylko wszystko obetonowane. Fontanna. Tam, taratam. Promo. Jest pralka. Ja chętnie skorzystam z tej pralki. Jej, już. €48 za dobę. W tym jest basen. Za prysznic trzeba dopłacać, tak? Za tą wodę ciepłą, no. A ja tam będę się kąpał w kamperze albo... No raczej. Za krótko dla mnie, 3 minuty. Tak, zimna jest woda jest free. Bo w zimnej się opierdolicie. Normalnie, nie była taka jak u nas. Pranie musimy zrobić dzisiaj, tak? I no to... fajnie by było. Dziś będziemy musieli minąć tutaj ten cały właśnie. Bar jest, sklep jest nam na terenie. Dobrze, idziemy? No cały czas chyba do końca musimy minąć tutaj dopiero za tymi... Za tymi wszystkimi atrakcjami. No tam, w prawo. To jest tu ludzi na basenie pierwszy odgrywa, bo to z tych domów. Dyskoteka jakiegoś chyba jest ten. Sobie są tutaj. I teraz? No i teraz nie wiem. Pokaż to. Za basenami chyba tu musieliśmy skręcić. W lewo? Pokaż. Ale chyba dojedziemy, bo tu się kończy to wszystko. Tu. No to zainstalowaliśmy się na kempingu. Będziemy jedli obiadek. I mamy widok na jezioro. O. Woda w jeziorze, nie wiem ile ma, ze 30 parę stopni. Ale byliśmy już na basenie. Basen idealny. W basenie woda jest fajna.
Tu takie stałe domki jakieś, tam jest trochę kamperów. A my dostaliśmy taką parcelę na samym końcu i nawet nie najgorszą. Na kempingu obcujemy z naturą. Pania jest bardzo zdziwiona. O. Drażnie. Kacza rodzina idzie sobie na basen chyba. Nie, bo jak... Powiedz, żeby znalazł mi pralkę, jak tam będą. Nie ma chyba pralki, ona zrozumiana, źle coś. Ale co, jak można... Washing machine, jest washing machine. To nie ma washing machine. Urządzenie do walki z upałem odmówiło posługi. Zagrzało się. Teraz jest trochę chłodniej. Coś tam próbuję zrobić. Myślałem, że już się wszystko spierniczyło w tym. Ale nie, agregat się włączył. Jakieś tam pierwsze takie blade, słabe, cienkie kostki porobiło, no. Mam nadzieję, że wieczorem nie będzie komarów i będzie można sobie posiedzieć tutaj. I jakiegoś drineczka z lodem wypić. Hania obserwuje jezioro. A zaraz idziemy szukać maszyny do prania, jak to pani nam to powiedziała. Pralki gdzieś są skitrane, że część ludzi mówi, że nie ma, część mówi, że są. W recepcji powiedzieli, że są, więc idziemy ich szukać. Ania po zdjęciach w internecie wstępnie namierzyła. Że idziemy, to pofilmuję trochę kemping, jak wygląda. Bo jest trochę chłodniej, można funkcjonować. To stoimy na takim winklu. Na samym końcu. W sumie to będziemy pierwszy raz pranie robić na kempingu. Jak się nam uda. Musimy rozmienić kapustę. O. Takie parcele. A tu domki na stałe. Obstalowane za żywopłotem. Nic nie widać. I basenik. Już nieczynny. Uciek, no to fajnie gadają w języku. No, tak jak na wszystkich kempingach, zaraz bandy się zrobią. Ale basenik do 19.30, jest od 10. Jutro Eryk mówi, że od 10 będzie się tu topił. Patrz, uzdatnianie jakie znaczy. Zaskoczył, podobał mu się skakanie do basenu. A można, to nie? No i przyjdzie. Namiot bawialny. Dzisiaj ktoś popróbował coś śpiewać. Aha. Matina. Una matina. Pomeraggio. Pomeriggio. I wieczorem. O, 21.30, 22. Baby dance. O, 22 do 24 karaoke. Dopiero w internecie na stronę. Tu, w tym budynku? No nie, dalej. O, bo tu jest część właśnie ta domkowa, że tak powiem. W internecie na stronie szukałam i szłam po mapach. Ale to jest sztuczne. I... Co? To sztuczne są, nie? No raczej. No mówię, to ten budynek? O, i plac zabawy jest dla dzieciaków. Fajny kemping taki. I wash machine wita nas zapalony światłem. Może to były zamknięte drzwi po prostu. No może. Ja next i mówię, to tamten budynek, nie? To się tu masz wash machine. Tarra. Lawendelia? No. Easy washing mash i simple drying. No dobra, bo nie pamiętam. Najpierw jest pranie. 1,2,50, tylko 51. Aha. To trzeba to... To musimy jakoś to rozsądnie. Dobra, mamy tych 50. Czekaj, jest chyba. To ten. To jest 4. Bo się prało wtedy, ja nie widziałam, nie? No po 4 jest. Tak, ale to było, ja się prało, to nie widziałam, nie? Aha. No i tak nie masz, bo jest brak napisów. No tak, ale jak się to brało, to nie pokazywało cena, jak teraz jest zatrzymana. Dobra, dawaj, bo szkoda czasu. No czekam na ciebie, pieniądze musimy strategicznie wybrać. To mam... Staram się po... O. Torbę też rzuć. Czemu puści kolor i dopiero będą jaja. Dobra, torba.
Tam taki dziwny. Tarcz. Mówisz, że wiesz? Nie. A jak pomylisz, będziemy mieli ciuchy dla Barbie? Tłumaczę. Nie no, tych wysokich temperatur na pewno nie. Film grozy. Szybciej, bo nie, pół godziny to będzie trwało. To nie wygrałam. Wiem. No tak, liczę długo. Odlicza. I problem stary. Mhm. To można iść stąd. No dobra. Nie wiem, co dowiedzieliśmy. To idziemy, tak? Idziemy, no wyżej zostaniemy bez części garderoby. Idziemy po deklanie, to wezmę białe przykłady. Także Boże, miej w opiece nasze ciuchy. Idziemy. Stoły do pingla. Markecik i restauracja. W markecie na ten moment nie ma nic z towaru. I palmy. 3 minutki. Haha. Wszystko wycelowane. Jeszcze garki umyję przy okazji. Ty, to nie nasze. To nie nasze. Trzeba będzie robić ten. Wrzucaj! Wrzucaj, wrzucaj! Moje. Jak widziałam, że nie wypadnie. Duży te pewnie, nie? Zobacz, się tam skarpetki nie zabiorą się, wiesz jak to jest. To... No, mogą być te takie śwakcje. 52. Tylko. No właśnie dwójki nie idą tutaj. Czyli tak muszę raz. Dwa. Cztery. No i gitara. Dwójki nie idą. Zamknęłam to? No to co, wyleci to? Nie, bo to jest napisane, że jak restart, to może po prostu otwórz. Czyli wrzucam te. Wrzucam. To poczekaj, jedynki. Mogłam mieć syntetyki. Tak? No chyba żart, 56 minut. Gary pomyte. Niewiele było. Ale musimy wracać tam jeszcze. Bo się suszy 50 minut. No to pójdziemy z Hunter, nie? Spacer. No to wydaliśmy te pieniądze. A jakbyśmy naprawdę chcieli się wykąpać, to 50 centówki. Życie na kempingu, no. Następna porcja garów po kolacji idzie do mycia. Urządzenie do ratowania przed upałem nawet daje radę. Idziemy po pranie. Bo głównie to te budy na stałe, a kampery to widzisz, tam jest jeden taki kątek. Jest to i z 6 kamperów chyba. Tego... O, jak ładnie podświetlony bar jest. Te Giuseppe, zapal światło. Dziękuję. Grazie. Minutka. Wszystko mamy obliczone. Daj mi tego piesa. Łazienki jak łazienki, no. Czyste, schludne. Tylko w męskich nie ma żadnych deski. Połamane deski są, albo pozajmowane specjalnie. Skocznie też są, wiadomo. Skocznia jest co innego. Skocznia jest skocznia, a wreszcie kabin nie ma desek. Chodź, taciuszki, tutaj do mnie.
Ale gorące są. Dobra, jedną ręką nie może. No, tam jest zabawa, a my mamy składanie ciuchów. Między jogurtem, o, ten zostawił łyżeczkę. Zaraz będzie do prania znowu. Tak, coś się robi na kempingu. Dlatego ja wolę na dzikusa. A nie, przyjechałem wypocząć, muszę tu pranie składać. Wszystko ubrudziłeś. Biegać. A teraz pierzemy. Już mamy wypranie. Pierciu. No, urządzenie do ratowania podczas upałów daje radę. No jak nie do końca? Teraz wieczorem jest super. Mamy za mały zamrażalnik, żeby narobić tego lodu i do zamrażalnika wrzucić, nie? Wejdzie trochę? No jak? No to dobrze. I szpryc za 1,98 też daje radę. Eryk poszedł na zabawę. A my siedzimy z Hanką. O, te zwłoki czarne, tamto Hanka. W końcu żyje. No, gorąco. Jakieś alerty babcia przysłała, że są tutaj we Włoszech po 40 stopni. Dzisiaj było nieźle, nie? Ten basen i to jezioro to słabo daje, ale ten basen to chłodzi fajnie.